stało się to, co miało się stać, czyli Andrzej Grzebyk zwycięża walkę w sposób tak naprawdę wynikający z przebiegu walki, ze sportowego ducha, czyli zakończenie bez kontuzji, nokautem. Andrzeju, jakie to uczucie przede wszystkim powrócić po takim czasie? Czy była swego rodzaju niepewność tego, co może stać się w klatce? Nie, nie, akurat tak. Witam w ogóle serdecznie Was wszystkich. Niepewności nie było. Było mega skupienie. Nawet dzisiaj jeszcze odbyłem trening mentalny z psychologiem, który trwał pół godziny u mnie w fotelu, więc mówię, no to głowa była mega nastawiona na powrót. Tutaj nie było kalkulacji, że coś noga będzie doskwierać, czy nie. Mówię, przerobiłem świetny okres przygotowawczy, wizualizowałem sobie swoje zwycięstwo, wizualizowałem sobie tą walkę i naprawdę może nie nastawiałem się na taki knockout, na tak szybko, bo chciałem naprawdę dla Was zawalczyć, dla kibiców dużo dłużej. Ale wiecie, jak to jest. Trzeba brać to, co przeciwnik daje. Niestety, jakbym tego nie wziął, to mogłoby się wrócić na moją niekorzyść. Trafiłem to prawą ręką, a ona jest dość mocna i wiedziałem, że jak ją trafię, a siadł naprawdę, uwierzcie, mocno. Chyba tam, nie wiem, on został znokautowany. Nie wiem, nawet nie pamiętam tego, ale chyba zabrało go na uśpienie na chwilę. I co? No, uwierzcie, to ciężka praca. Nie ma tutaj nic za darmo. Tutaj naprawdę trzeba się opracować, żeby wychodzić do tej klatki. I mówię, tu musi być kilka czynników, które musi zagrać w dzisiejszym dniu. I tutaj akurat to zagrało. Wstałem rano i wiedziałem, że to jest mój dzień. Wiedziałem, już nie mogłem się doczekać, od samego rana chodziło, nosiło mnie po hotelu. Mówiłem, kurczę, dawać mi ten dzień, bo chcę zrobić tą robotę i wracać. I to w niedzielę zjeść sobie coś dobrego i wracać do domu i chillować, świętować z rodziną, z przyjaciółmi, wreszcie pójść na grilla, bo od kilkunastu miesięcy nie widziałem nic jakiegoś rzeczy, których mogłem zjeść, bo musiałem trzymać dietę, bo uwierzcie mi, mój piszczel waży troszkę więcej teraz, bo 800 gram więcej i to tak samo powoduje, że ta waga, jeszcze musiałem 800 gram więcej zbijać. No ale zrobiłem wagę limit mistrzowski, bo mówię, podchodzę do każdego przygotowania jak mistrz i cieszę się, że to dzisiaj tak zaprocentowało, że mogę teraz z Wami porozmawiać. Spodziewałeś się, że Żaromskis będzie tak agresywny w tej walce? Wiesz co, powiem tak, wiedziałem, że będzie wskakiwał, byłem na to przygotowany i wiedziałem, że muszę zejść, bo wiedziałem, że się rzuci. Nie mam nic do stracenia, on wiedział, że jeśli ta walka pójdzie w parter, to tam nie istnieje, co było pokazane kilkanaście już miesięcy temu. A teraz wiedziałem, że on się rzuci i co, no ale fajnie, że podjął w ogóle wyzwanie w stójce, no tak trener zakładał, że on będzie się chciał bić w stójce, prawda, że nie ma argumentów parterowych. Gdzie, przepraszam, ze złamaną nogą, ja już byłem w stanie cokolwiek mu zagrozić, nawet próbować go poddawać, więc wiedziałem, że nie będzie szukał parteru, tylko stójki. No nie grał tam, gdzieś mnie coś trafił, kopnął mnie coś w nogę, coś tutaj, coś się tam kąsił, nie, ale no to albo kąsisz jak lew, albo kąsisz jak pszczółka, nie, więc wiesz, no ja jak go kąsiłem, to normalnie od razu jak Wojtek Bąk, mój trener, więc mówię, ciopłem go raz mocno i mówię, tam już jak już idę, to idę jak lew, nie ma kalkulacji, idę, łapię, jak to się mówi, taką krew i no i fajnie, że to tak się skończyło. Sporo bekwistów w wykonaniu Żaromskisa. Trafił cię którymś? Nie, żaden. Nawet ja miałem w repertuarze, że ja mam to zrobić. Nie? Tylko, że jak zobaczyłem, że on jest tak mi niski, kurczę, ale szerokie ma plecy, to nie chciałem przestrzelić tym bekwistem, bo mógłby się wkleić wtedy do pleców albo do pasa i próbować mi coś tam do parteru sprowadzać. I dlatego jak on zaczął bekwisty robić, to sobie myślałem, ja jestem na tyle szybki tą lewą ręką, że będę z tego kąsił po prostu. Nie, no mówię, no nie czułem tego dystansu, bo mówię, mało tych sparingów, więcej sparingów parterowych, obijania w parterze. No ale mówię, no trzeba było wyczekać swój moment i po prostu pójść za ciosem. A zaskoczył cię, że szukał właśnie takich technik? Znaczy, wiesz, no on słynie z takich technik, jakieś skakiwanie kolanami, jakieś salta, coś, te jego takie swoje jakieś wydzimasy. No fajnie, no pokazał coś fajnego, gdzieś tam to pewnie się podobało w telewizji. Mówię, no to było dość widoczne, czytelne, więc no nie zagroziło mi to. Mimo relatywnej przewagi kilogramów wynikać by mogło, że będziesz troszeczkę wolniejszy, natomiast wydawałeś się być dużo szybszym zawodnikiem od Żaromskisa. To też czy ty z perspektywy czasu uważasz za słuszne, że doszło do takiego zestawienia? No bo przewaga wydawała się jednak ogromna na twoją korzyść. Wiesz co, no czy pytasz o zestawienie? No wiesz co, no jeśli przegrywasz walkę przez kontuzję, ktoś się cieszy, wygrywa, a twoja ambicja jest podrażniona, no to wiadomo, że będziesz dążył wcześniej czy później do takiej walki. No. Ja nawet mówię o tym pierwszym zestawieniu, czy ono no, było no, wiesz, no to wiesz, no to nie mnie to oceniasz, no przecież no, to mamy federację, no to musisz zapytać prezesów federacji, jakie zestawienia robią. No, najwidoczniej pasowało mi takie zestawienie, więc jak było takie zestawienie, a stało się, że skończyło się na kontuzję, no to trzeba było zrobić rematch. No, myślę, że on się fajnie też sprzeda, bo wszyscy na niego czekali, prawda? Jak ja po kontuzji wrócę, wiadomo, no
Powiedz mi, kogo byś mi chciał dać po kontuzji teraz, no jakiego przeciwnika, no to nie jest takie też proste znaleźć kogoś przeciwnika, a to jest jakaś niewyjaśniona historia, jakaś ambicja podrażona moja. Żeromski może też, może nie do końca chciał tej walki, myślę, że nie chciał tej walki, no bo wiedział, że jak ja wygrywałem z złamaną nogą, no to co będzie, jak ja będę normalnie, wiesz, no nie mnie to oceniać, ja się cieszę, że ta walka się skoczyła, bo mówię, ja mam czyste sumienie, ambicja mi wróciła ta podrażniona, że mówię, no zabrał mi czerwone, zielone światełko z rekordu, miałem tam 9 życzeń z rzędu, potem mi on zabrał, teraz znowu muszę serię zacząć, no ale mówię, no cieszę się, że zamazałem to i mówię, nie patrzę w tył, idę do przodu. A ty faktycznie czułeś się w tej walce troszeczkę porówna do Matrixa, że wyprzedzałeś go dosyć w dużym stopniu, żeby być szybszy? Znaczy, no wiesz co, ja ogólnie, wiesz co, dużo nakładam na dynamikę, na szybkość, na siłę ciosu, więc tutaj akurat na tarczach to mówię, że jesteś tak szybki, bo wiesz, doładowałem węgli, to wszystko miało ręce i nogi, naprawdę czuję się szybkim zawodnikiem i dynamicznym, eksplozywnym. Ja nie lubię zamulać w walce, nie? Ja jak wywieram presję, ja jestem, mówię, agresywny, ja lubię to, ja lubię się bić, nie? Ja nie lubię kalkulować, nie lubię się cofać. Wiadomo, że no, pewne rzeczy trzeba przepuścić, no, pewne rzeczy trzeba unikać, no, ale mówię, jeśli jest akcja, to ja lubię wywierać presję i być tym takim agresywnym. Co teraz interesuje Andrzeja Grzybyka? Czy to już jest tylko walka o pas, czy jak przyjdzie inna ciekawa oferta, to jesteś gotów też ją zaakceptować? Ciężko mi powiedzieć. No, dzisiaj będę świętował, chcę się tym cieszyć, a takie pytania to myślę, że do Artura Gwoździa, on tam na pewno wam coś tam powie, co tam jest, na pewno coś wie. Ja mówię, nie chcę na razie o tym myśleć, bo mówię, no ciężki okres naprawdę. Uwierzcie mi, że nie kalkulowałem naprawdę, no wybrałem najdłuższą drogę, jaką mogłem. No, ja nie wiem, zawodnicy może wybierają jakieś krótsze drogi czy coś, ja wybieram najdłuższą i uwierzcie mi, że ten sukces wtedy smakuje najbardziej, prawda? On jeszcze do mnie nie dociera, pewnie wrócę do swoich przyjaciół i to będziemy świętować, ale wybieram zawsze najgorszą, najkrętszą drogę, bo wiem, że wtedy, jeśli właśnie jestem tutaj na ściance u was, to jest spełnienie moich marzeń. To ode mnie konkluzja na koniec, skoro mówisz o drodze. Słyszałem takie powiedzenie, że dla samuraja nie liczy się cel, ale właśnie ta droga, która uczy nas najwięcej. Jasne, że tak. No cele, wiadomo, że no, są cele mniejsze, większe, ale mówię, no jest droga, którą wybrałem 15 lat temu i nią podążam i cieszę się, że mi w niej wychodzi, prawda? Mam tam jakieś założenia w głowie, żeby się rozwijać z dnia każdej gali, z każdej walki, dawać jeszcze lepsze show. No i Nie wiem, no nie mi to oceniać, ale myślę, że mi to wychodzi, nie? No to musicie sobie sami odpowiedzieć, wy kibice. Myślę, że to naprawdę ma sens, to co robię i wierzę, że kibicom się to podoba. To co, to już bez kontuzji i powodzenia. No nie, no oby bez kontuzji, na pewno żeby było zdrowie, bo jak będzie zdrowie, to uwierzcie mi, że ciężką pracą dojdę jeszcze dalej i odbiorę to co polskie. Dziękuję i chciałbym tutaj pozdrowić wszystkich kibiców, którzy trzymali za mnie mocno kciuki, moich partnerów, miasto Rzeszów, firmę Dziorek, Remplast, Centrum Goliszka, Pitbulla, Storm Cloud, grupę AES, no wszystkich tych, którzy mnie mocno wspierają, dopingują. No i co, widzimy się niebawem, wkrótce jestem, wróciłem, no i bardzo się cieszę, to wszystko dzięki wam i to dla was to zwycięstwo. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dzięki.